Dzień dobry. Witamy się z Państwem szerokim uśmiechem, mając nadzieję, że temat, który teraz poruszymy, nie będzie przez nas położony, chociaż mówić będziemy o leżeniu. Konkretnie pod lupę weźmiemy sposoby na akupresurę. Jak ją stosować, kiedy ją stosować, dlaczego jest zdrowa, to już pytanie do Katarzyny Janowskiej. Wygląda trochę przerażająco. Wygląda, to są metalowe igły. Tylko wygląda. Jak się na tym kładziemy w dotyku, czy dotyk ręką bywa naprawdę zupełnie inaczej odbierany niż jak się położymy plecami. Kładziemy się na to spokojnym, płynnym ruchem. O, właśnie. I tak naprawdę nie zawsze podłoga jest... O, te maty, dobra, ja mam grubszy statek, to ja na macie się położę, dobra? Dobrze, użyć. Idź na matę, ja idę na dywan. Dobra. W takim razie. Na dywan. Tak będzie najlepiej, jak się podzielimy. Dobra, no to dajemy. Będzie pani. To proponuję w takim razie pod, dwóch niepokornych, żeby było czuć jakkolwiek. A widzisz, porwałaś się z motyką na słońce. Dlatego powoli się kładziemy, ale płynnym, spokojnym ruchem. Trochę się boję. Ale teraz już w ogóle nic nie czuję. Tak. Mhm. Ten pierwszy moment jest taki, jest najintensywniejszy, bo to ciało się układa, a potem jak ono się rozłoży, zaczyna już działać sam efekt wpływu maty i bodźcowania na tkanki. Czy moje ułożenie ciała coś powinienem poprawić? Jeżeli jest problem z odcinkiem lędźwiowym, to proponuję zachować zgięte nogi w kolanach, bo wtedy dajemy mu też odprężenie. Nie mam problemu, ale mam tutaj na wysokości lędźwi skrzynki, po prostu mikrofon. Natomiast muszę przyznać, nie wiem Gosiu jak u ciebie, ale u mnie jest odprężająco, ale bardzo, relaksująco, ja sobie nawet na lędźwia przesunęłam, bo trochę mnie bolą lędźwia. I tu pewnie by się przydała mała poduszeczka, żeby się lepiej ułożyło, ale to tak typowo... do krzywizny ciała. A czy ja sportowo? Tak, podłożenie bardziej pod potylicę będzie wpływało trochę na inne rejony i trochę inaczej będzie w związku z tym wpływało. Z mojej strony bardzo chciałabym pokazać, bardzo nie wiem, która kamera może pokazać zbliżenie, że tu naprawdę są igły i że naprawdę nie ma się czego bać. Tu, tu, o tu, o tu. Jest, proszę, widać. Proszę, pokazuję. Widać, tu naprawdę są pięknie. Igły i nie ma się czego bać, bo pierwszy moment jest nieprzyjemny, ale później już jest... Tak. Przyjemnie, bardzo. Czyli reasumując, akupresura dla każdego. Dla każdego, tak. Tylko trzeba ją adekwatnie do tego, co się dzieje w organizmie, zastosować. Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy. Opuszczamy panią na chwilę, ponieważ przenosimy się do kolejnego gościa.